Ja chciałam powiedzieć świadectwo uzdrowienia. Słuchajcie, wczoraj całą noc męczyły mnie wymioty, takie potężne wymioty. Dzisiaj nad ranem fizycznie nie mogłam podnieść się z łóżka. Trzęsłam się cała. Nie mogłam dojść do łazienki. I wiecie, powiedziałam nie, tak nie będzie. Wstałam, powiedziałam, Pan jest moją siłą. Ledwo się doczołgałam, kiedy leciało ze mnie w sumie nic. Zaczęłam wypowiadać Słowo Boże. Zaczęłam walkę i wygrałam. Ostatkiem sił, słuchajcie, ubrałam siebie i syna, wszedłam do autobusu i na każdym przesanku diabeł mówił, wysiadaj, zaraz się to zwymiotujesz. A powiedziałam, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Wiedziałam, że jadę do kościoła. Wiedziałam, że jestem uzdrowiona. Zaczęłam mówić, wyznawać i to zaczęło się dziać. Wiecie, mówię to dlatego, to nie jest jakaś tam ciężka i wielka choroba, ale ja zawsze się wycofywałam. I to, że jestem tutaj w tej nauce apostolskiej, w tym kościele, ma wielkie znaczenie, bo Ducha Świętego ma każdy z nas. Ale ja też miałam Ducha Świętego, kiedy mieszkałam w Olsztynie, a moi przyjaciele narodzeni z Bożego Ducha umierali. Wiecie, ja dzisiaj podczas wizji miałam taką, podczas uwielbienia miałam taką wizję, widziałam taką sadzawkę duchową. To nie było tam wody, tam była moc. Po prostu to się mieniło w takie kolory po prostu mocy. Nie umiem wam tego opisać. Ja moc widzę w takim, jak prąd po prostu. I tu przychodzili ludzie do tego kościoła i oni zanurzani byli w tej sadzawce, cali. I wychodzili uzdrawiani emocjonalnie, psychicznie i fizycznie. I powiem wam, to jest mój duchowy dom. Ja to rozpoznałam w duchu, ja dziękuję Bogu za to, że byłam posłuszna Duchowi Świętemu i tutaj przyjechałam. Bo dzisiaj jestem zwycięzcą i ja dokonam biegu, kochani. Amen.